woda na działce, bowiem klient kupił działkę zimą, nie spotkał się na początku z geodetą, tylko kupił działkę pod kątem emocjonalnym. Potem do nas trafił właśnie jako do generalnego wykonawcy. My z nim przyszliśmy na tę działkę wiosną. No już tylko geodeta nas mógł poratować. W jaki sposób? Oczywiście, że on nam pompy nie założył na tej działce, no ale mógł nam podpowiadać, co się dzieje w całej okolicy. No i tutaj termin 2 miesiące zupełnie nie wystarczy. Tu jesteśmy poddani presji klimatu, warunków atmosferycznych i wszystkich innych, jak i nawet pieniędzy klienta, bowiem mamy jednego klienta, który zgodził się, że my mu tą wodę wypompowaliśmy, osuszyliśmy teren i to kilka warstw głęboko do ziemi. No a mamy też klienta, który nie miał takich pieniędzy do zainwestowania i czekał, aż słońce zaświeci. No i tutaj się cały proces wtedy zmienia. Najdoskonalej byłoby, gdyby klient chcący kupić upatrzoną przez siebie działkę, bo tak jak wcześniej była kwestia postawiona, często klient kupuje to oczyma, krajobrazem i te czynniki wpływają na wybór działki, to zanim zakupi tę działkę, to powinien się pojawić w urzędzie, w którym ta działka jest rejestrowana i tam zapoznać się z planem zagospodarowania, przestrzennym planem zagospodarowania terenu. Ten plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki zabudowy w danym miejscu, a więc określa, jakie mają być dachy, jakie odległości, te wszystkie elementy, co może na tej działce się pojawić, jaki jest procent zabudowy danej działki. Także mając tę wiedzę, którą klient sam może zdobyć, już może nie popełnić błędu takiego, że kupi działkę, która nie sprosta jego, który warunki nie sprostają jego chęci wybudowania sobie domu, bo każdy klient, zanim kupi działkę, to już ma wizję, w jakim budynku chciałby mieszkać. Informacje, tak z doświadczenia przekonany jestem, że informacje, które klient wyczyta w informacjach internetowych, nie zawsze zadowalają go do końca. Gdy on się pojawi u nas w biurze, to często dostaje, na przykład tutaj jest taki mały ślad tego, co klientowi daje do ręki. To jest odłamek multipora. Jak klientowi mówię, niech pan uważa, bo to jest ciężkie, to jak chwyci i stwierdzi, że jest to takie lekkie jak piórko, to jest zdziwiony. I od tego klocka rozpoczyna się rozmowa na temat itonga. Tłumaczę, w jaki sposób jest produkowany itong, co jest tym elementem powodującym, że itong ma tak wspaniały współczynnik przenikania ciepła, że jest on tak ekologiczny.